Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andes i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego Charmar Salon, czyli symulator salonu fryzjerskiego. Pisaliście, że mam tutaj niedomalowane coś i faktycznie jest niedomalowane, ale po prostu wstyd. No dobra, czekajcie, zróbmy, domalujmy. Tylko wiecie co, ja nie pamiętam, które to było to chyba. No teraz to będzie perfecto ideolo. Tak, tak. I teraz, Boże, a ta kanapa dlaczego? Czyli jak ja to zrobiłem, że tego nie zamalowałem? Czy ktoś mi to może wyjaśnić tak logicznie? Czy to jest to samo? Tak, to jest to samo. Dobrze. Oj, pomalowane. O, słuchajcie, dzisiaj mamy trochę więcej klientów już, więc widzę, że salon zaczyna pracować na maksa. Dobra, weźmiemy sobie tak. Na tego na 3,5 godziny. A co? Weźmy tych dłuższych. Weźmy tego Dave'a. Te 2 godziny również. O. Tu godzina. I tu też godzina. Dobra. A te... No to mało, słuchajcie, jakoś tak. No dobra, niech będzie, zapisz. Reszta przyjdzie do naszych pracowników. Może w końcu się pojawią w pracy, a nie wezmą kasę za dzień wolny. Byłoby bardzo miło i sympatycznie, prawda? O wow, tu tacy widzę. Wow, jacy mam. Jakich mamy stylistów? Jezu, jakie suknie. Pomaluj włosy klienta na wybrany kolor. Aha, to ja rozumiem, że ja zostałem zepchnięty tutaj. Co ja z tym wałkiem w ogóle? Robię, przepraszam, z wałkiem na klienta. Pani tu przyjdzie. Zapraszam. Ja myślałem, że sobie sam moje stanowisko wybiorę. Nie, sami się przypisali. No dobrze. No to zróbmy to, moi drodzy, zróbmy to. Farba. Jeden kolor, okej, fajnie. Taki. Dobrze, czekajcie, co muszę odsunąć mój kubeczek ze słomeczką. Taki słoiczek bardziej bym powiedział, ale dobra, nieważne, lecimy. A czy pani zauważy jakąś różnicę? Bo tutaj tak dość ciemno na tych włosach. Ale z tego co pamiętam, to chyba będzie jeszcze jakieś cięcie dodatkowo? Czy mi się tylko wydaje? Bo to miało trwać 3 godzinki, z tego co pamiętam, tak? No zobaczymy, przekonamy się. Najważniejsze, że salon działa i prosperuje. I pojawili się nasi pracownicy, także mogę ich w końcu poznać oficjalnie. Dobra, zmyj farbę. To ja panią zaproszę serdecznie tutaj. Ale zobaczcie, jakoś tak znowu... Znowu to ciemnieje. W sensie, znowu się robi ciemnie. Nie rozumiem tego. Dobra. A nie, no jakąś tam różnicę widać. Dobrze, racja, okej. Cofam moje słowa. Nałóż odżywkę. Boże, jak cudownie. Przynajmniej pani mi nie uciekli z fotela jak ostatnio. Bo ja chciałem dobrze, ja chciałem za darmo odżywkę dać. Za darmo, rozumiecie? No tak było. Okej, zmyjmy tą odżywkę. Dobra, wysusz włosy. To ja panią serdecznie zapraszam na fotel. Proszę sobie przejść tutaj. A ja już biorę suszarę w dłoń. Boże, nie maszynkę. Ej, ładny ten kolor. Taka trochę Rihanna. Oh my god. Słuchajcie, same słowa nas odwiedzają. Jak nie Britney, to teraz Rihanna. No, słuchajcie, czy my mamy ten poziom sławy? Czy to jest w ogóle ten fame? Czy to jest to? Dobrze, uczeszmy. Myślę, że będziemy chyba prostować też. Tak, takie mam wrażenie, wiecie? W ogóle, czekajcie, Boże, aż mi się zachłysnął powietrzem. Chciałem powiedzieć, że symulator, w sensie nasz salon fryzjerski, przed odpaleniem go, przed włączeniem, miał aktualizację. Więc coś tu naprawili twórcy. I ona była dość taka spora, słuchajcie, muszę wam powiedzieć, naprawdę, bo się dość długo robiła.
Okej. Zwilż. No tak, po to myłem, żeby wilżyć. Oczywiście. No dobrze, no. Będziemy ścinać, no ja już wiem. No mówię, słuchajcie, zrobimy z niej Rihannę. Won't you make me feel that I'm the only girl in the world? No, wiedziałem. Wiedziałem. Stylizacja włosów, nożyczki. Mogę sobie nożyczki bez stylizacji włosów? Mogę. O, najpierw sobie zrobimy tak. Dobra. Uuu, jaki, no jaki bobiks tu się robi, słuchajcie. No, a mogę te nożyczki tutaj mieć? Na przykład bardzo bym chciał. O. Wow, jestem genialny. To trzeba wyciąć tam. Jestem genialny. Dawaj. Tak, będzie bobiks. Okej. Okay. To faktycznie 3 godziny będziemy pracować nad tą fryzurą. Okej, okay, teraz góra. Jest git. A, najgorzej, że mi się to teraz zlewa. Ale jest dobrze, okej. Okay. I tu jest. Uuu. Dobra, to chcę mieć pani wycięte. Wygolone bym mógł nawet powiedzieć, nie wycięte. No ale ta maszynka to może tak prosto ze mną współpracować na przykład? Okej. Okay. No nawet wyszło! Pani kochana, będziemy prostować się jeszcze? Bo czuję, że tak. Takie mam przeczucie. Myślę, że ona nie odpuści. Chciałem obrócić sobie. Ona nie odpuści prostowania. Jednak w prostym bobie to będzie miało turbo fajny efekt. Dobra, rozczeszmy to. Nie, 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 tu, tu. O, tam gdzieś coś czeszę z tyłu, z drugiej strony. A, żem poczesał. Jaki ja zwinny jestem, że się potrafię tak wygiąć. A nie będzie prostowania? Żartowałem. Dobrze, zakończę pracę z klientem. Dziękuję ślicznie, ja sobie to już podkurzam. A słuchajcie, my możemy kupić robocika do odkurzania, tylko ja nie wiem, czy ja już chcę, czy chcę zarobić hajs, żeby mieć potem kolejny salon, nie? Wiecie, o co chodzi. No bo to jednak trzeba cash zarabiać, żeby się rozwijać, żeby potem były nowe etapy, nowe szkolenia, nowe farby, nowe pomysły, nowe upięcia, fale kokiloki. A te dalej się moszą z tym jednym klientem, z tą jedną... Naprawdę? Co miało być krócej, to coś tutaj mi śmierdzi to. O, dzień dobry, witam serdecznie. Szanownego pana, proszę bardzo, uczeszałem pana włosy. To jest Dave, ale Dave już był. Matko, on wrócił, to jest nasz stały klient. Poznaję go po brodzie. Good to see you again. No, wiedziałem, że wrócisz. I need to freshen up. It's finally time to go. Dobrze. My lady came up with an idea that puts spark, and we're taking the grin. But I can't believe I'm gonna be as they. I jedziemy z tym koksem. There'll be someone to. Dobra, dobra, dobra. Uczesz włosy. No tu tutaj jest co. Boże, przepraszam, że tak. A żem do. Postawił mu tego. No dobra. Dawaj. Od razu tą górę też uczeszemy. To jest. Hit, jakie ma palmę. Wyje. A to będziemy się tylko czesać i odświeżać? Czy coś jeszcze pan proponuje? Co ja mam tu prostować? Wszystkie nie porozum... Dobrze. Jak pan każe, tak ja łażę. Ale jak ja mam mu to... No błagam, już to nic nawet nie widać, czy to jest... Wyprostowane, no.
dziękujemy ślicznie. Było nam bardzo miło, naprawdę. Jest pan genialnym klientem. Do widzenia. A te dalej z tymi... Nie, no nie wierzę. One będą tych klientów robić cały dzień, czy o co chodzi? Czy to są jakieś klientki, które mogą też dojść na przykład w trakcie dnia? No nie, no to są te same chyba. Czekajcie, to jest facet. To był facet wtedy też? Nie pamiętam, kto wtedy wlazł. O! Czy w waszym mieście, naszym mieście jest trend na taką suknię? Bo już trzecia pani w tej sukni. Zapraszam panią serdecznie. Trend na suknię. Moda taka, bym mógł nawet powiedzieć. I would even say. Dobrze, zmoczmy. Zmoczmy, nie mówmy już nic. Chiku, daj, daj. Oczywiście, że nałożę szampon, proszę. Odżywkę również, czy ucieknie pani z krzykiem? To ciekawe. Byłoby nawet myślę, chociaż nie, bo sobie popsujemy tylko renomę, reputację. Proszę, gdzie jeszcze nie nałożyłem szamponu? To też bym bardzo chciał wiedzieć. O. Wysusz włosy. No nie będzie odżywki, bardzo mi przykro. A cóż ja mogę zrobić? No pani nie chce, to ja nie będę, no. Cza, cza, cza. Czy ja będę teraz susza, za chwilę będę zwilżał? Bo wtedy mnie potarga po prostu. O, uczesz. Dobra, żartowałem. Nie będzie. A chociaż wiecie. Jako na przykład tylko na modelowanie, przepraszam, to tak też będzie hit. Może podwójnie zrobił tę samą stronę, no. Ma pani podwójnie rozczesany lok. I'm sorry. Daj. Boże, będziemy farbować. Gdzie jest mój pędzel? Tu. Wow, no to mi się... Taka odważna pani klient... Jezu, super. To lubię w tej pracy. Odważnie, do przodu, na niebiesko już. Dobra, zapraszam serdecznie do mycia. O, ja już podchodzę. Biorę prysznic w dłoń. Ojej, ale czat. Wysusz bez odżywki. No nie, no tego nie przeboleję. No pani po prostu nie chce odżywić włosa. Jak tak można? Ale ładny ma ten kolor. O, czad. A będziemy się prostować na przykład? Czy nie? Bo ja bym tu widział, ewentualnie może coś zakręcimy, hmm? Co pani na to? Nie, nie kręcimy, nie prostujemy nic, pani gotowa do wyjścia. No ale lok jak Ludwik XIV. Proszę się pokazać w tym świetle dziennym tutaj. Znaczy lampowym bardziej. Tego niebiesko nawet nie widać, jakieś takie dziwne. Ja nie wiem, światło w tym salonie jest dziwne. Czy ja mogę wyjść na zewnątrz za panią? Nie mogę! Tam z daleka widać, jakbym miała czarny w ogóle łeb. Schwarzkopf!
A te dalej robią po tym jednym kliencie? No to jest jakieś nieporozumienie. I się pan. Tak. O, czuję, że będziemy ciąć. Uczesz włosy. Pan sobie siądzie, spocznie sobie pan. To będzie ciekawe, myślę, doświadczenie. Czesać włosy i potem co, będziemy odświeżać, ciąć? A może pan będzie farbował? Zobaczymy, to się okaże. Wyprostuj! Czot? Czot? Ja jak najbardziej. Proszę bardzo. Wow, wow, wow. Wszystko, tylko stylizacja, modelacja? No dobrze, no. Do widzenia, bardzo mi było miło pana gościć po raz pierwszy w moim salonie. Czarmar! Boże, to dalej robi... Nie, to jest niemożliwe. Tylko już jak robicie, to róbcie porządnie chociaż. Ja myślałem, słuchajcie, że my sobie zrobimy kolejne tutaj stanowisko, że może na przykład kolejnego pracownika byśmy zatrudnili. Albo coś, no ale chyba to nie ma sensu, skoro ten salon się jeszcze nie rozbujał. Ewentualnie wiecie, no też klienci idą do tego mojego poprzedniego salonu, więc się trochę to rozbija na dwa prysznicem. To zapraszam serdecznie. Proszę, lecimy. Muszę pani loczki pomoczyć troszkę. Odżywka! Wysusz, a jak najbardziej, proszę, zapraszam. Proszę, 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 proszę. Potem będziemy pewnie suszyć, a po suszeniu prostować, farbować, kręcić, czy po prostu tylko modelujemy, modelacja, mycie. Uczesz, no wiadomo, że będzie czesanko, to jakby już do tego to już się przyzwyczaiłem. Że to idzie zawsze jakby w taką samą kolejność. Wyprostuj. Uuu, dobrze. Czy wiecie, no my mamy ewidentne stylizacje na razie same takie. No dobrze, no. Pani w domu nie ma czasu sobie zrobić fryzury. To ja zrobię. W salonie mym. Od tego jesteśmy. Dobra, super. Takie trochę te włosy poszczępione, ale to myślę, że to nie mój salon dokonał takich cudów na kiju. O! Wow, tu wszyscy są... Wszyscy skończyli swoją pracę. Panie pracowały, słuchajcie, 8 godzin nad jedną fryzurą. No dobrze, uczą się, zdarza się. Pan i... Panie? Nie. Tak, panie. Dobra, zobaczmy nasze zarobki za dzień dzisiejszy. Zysk 1600, zysk pracy... Co?! Ale jak zysk pracowników 12? To jest jakiś żart?
Czy to jest jakiś żart? Czekajcie, ale to jest... Bo my mówimy teraz o którym salonie? O tym, w którym jesteśmy teraz, tak? Kursów nie możemy, słuchajcie, jeszcze żadnych, bo musimy mieć 11 level i 4 salony kupione. Mamy 2, no to hit. A jakie tam były kursy jeszcze? Degażowanie i gumki do włosów. O, będziemy robić kucysie, ale to Boże, jak będę miał 5 salonów, naprawdę? No dobrze, moi drodzy, dokończymy sobie na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Lowki, kiski, besoski. Dziękuję was bardzo mocno i serdecznie. I słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się, cześć, buziaczki. I do następnego. Pa, pa, żegnam was z mojego salonu. A ten pan będzie następnym klientem. Ja wam mówię, zobaczcie, on tak idzie, jakby tu chciał wejść. 100% bańka milion.